Witaj, przyjacielu. To, czego dowiesz się z dzisiejszego odcinka, dotyczy tak naprawdę każdego. Ponieważ każdy z nas coś tworzy. Jesteś na tym świecie, to tworzysz. No chyba, że pracujesz w fabryce i twoje życie polega tylko i wyłącznie na wykonywaniu jednej czynności, ale tak naprawdę mało kto dzisiaj pracuje w ten sposób, bo zazwyczaj jak pracujesz w fabryce, to większość rzeczy robią maszyny, a ty obsługujesz te maszyny i zawsze tam jest jakieś pole na stworzenie czegoś. Pomijając to, że dzisiaj każdy udziela się w internecie, a internet polega właśnie na tworzeniu. Żeby tworzyć wpisy na grupie, posty na Facebooku, komentarze na YouTubie, tworzyć filmiki, posty na Instagramie, zdjęcia na Instagramie i tak dalej, więc dlaczego nie robić tego genialnie? A może nie ograniczać się tylko do takiego tworzenia i stworzyć nawet coś więcej? Więc nie musisz być artystą, poetą, pisarzem, żeby coś tworzyć. Natomiast być może jesteś pisarzem, być może jesteś malarzem, być może zajmujesz się taką stricte twórczością i to, co dzisiaj powiem, trafi do ciebie szczególnie. I wiem, że to, o czym będę dzisiaj mówił, dla niektórych osób będzie mocno abstrakcyjne. Natomiast kto ma poczuć i zrozumieć to, co mam do przekazania, ten to zrobi. A jak ktoś to zrobi, to ma szansę, żeby stać się geniuszem. Oglądajcie! Zacznijmy od tego, że wszystko już było. Oczywiście, możesz połączyć różne rzeczy, możesz stworzyć nowe koncepcje, natomiast one nie będą kompletnie oderwane od tego, co było, bo było już wszystko. Kiedy coś tworzysz, to zawsze w pewnym stopniu nawiązujesz do tego, co osiągnęli inni, nawet jeśli robisz to nieświadomie. Czyli chodzi o to, żeby znaleźć dobre, jak najlepsze źródło inspiracji, a najlepiej czerpać z samego źródła. Kiedy coś tworzysz, zawsze kieruj się do jak najgłębszego źródła. Kiedy masz na przykład stworzyć zdjęcie na Instagramie, to dlaczego nie zainspirować się barokowym obrazem? Dlaczego tylko inspirować się tym, co współczesne? To, co mamy dzisiaj, to jest tak naprawdę interpretacja interpretacji 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 i tak dalej. Czyli to jest po prostu przeinterpretowanie tego, co było, tego, co kiedyś miało duszę, tego, co jest duszą czegoś. A ty musisz skierować się w samo sedno, do samej duszy, do tego, co świeci prawdziwym blaskiem, a nie jest tylko światłem odbitym, nie jest tylko odblaskiem. Bo mam wrażenie, że właśnie współczesne, to, co się tworzy współcześnie, to, z czym obcujemy na co dzień, to jest coś, co jest tylko właśnie taką błyskoteką, tylko takim odblaskiem bez duszy. A ty skieruj się do samej duszy czegoś. Do czegoś, co jest duszą tego, co masz stworzyć. A tę duszę znajdziesz w przeszłości. I mi tu chodzi o coś głębszego niż to, że remiks muzyki klasycznej może stać się dobrą muzyką klubową, przy której mogą bawić się ludzie na całym świecie. Nie chodzi mi o to, że twórcy reklam bezpośrednio sięgają do muzyki klasycznej, którą mogą wykorzystywać jako tło w swoich reklamach. The computer, as you've never felt it before. Introducing the HP Touch. Nawet nie chodzi mi o to, że cytat z Biblii może być dobrym sloganem reklamowym.
Nie mam nawet na myśli tego, że wzięty żywcem cytat z klasyki polskiej literatury i umieszczony w innym kontekście może być sloganem reklamowym promującym proszek do prania. Ojciec! Brać! Brać! Polena 2000. I nie, nie chodzi mi nawet o to, że barokowy kanon de dur Pachelbela wybrzmiewa w co drugim chyba utworze współczesnej muzyki popularnej. Nie chodzi też o to, że ponadczasowe dzieła sprzed setek albo i tysięcy lat mogą stać się ostatnim krzykiem mody. Nie chodzi mi tylko o czerpanie wzorców, naśladowanie, samplowanie, coverowanie, przerabianie, inspirowanie się w takim płytkim sensie. Chodzi o to, żeby inspirować się nimi w tym sensie, żeby kierować się do tego samego źródła, do którego oni się kierowali. Ci wszyscy wielcy twórcy, oni patrzyli wysoko, kierowali się do wyższej idei, do wyższego bytu. Nie patrzyli na publiczność, patrzyli wysoko. Każde dzieło zaczynali od apostrofy, czyli zwrotu do czegoś więcej niż tylko to, co przyziemne i materialne. Podczas aktu twórczego ich wzrok był nieobecny, ponieważ był utkwiony bardzo wysoko. I ty też, jeśli chcesz stworzyć coś genialnego, musisz spojrzeć wyżej, wyżej, jeszcze wyżej, wyżej niż do tej pory. Spójrz najwyżej jak się da w kierunku tego, jaką wartość wnosi to, co stworzysz do świata, jak wpłynie, jak zmieni ten świat. Patrz na to właśnie z tej perspektywy. I kiedy tam spojrzysz, to zobaczysz światło. Kieruj się w stronę tego światła. Idź w stronę tego światła, bo kiedy zmierzasz w stronę słońca, to spotkasz na swojej drodze anioły, które będą cię prowadzić. Poczujesz lekkość ich skrzydeł. Anioły są po twojej stronie, kiedy tworzysz dobro, a to, co jest dobre, jest piękne. Piękno stanie się naturalnym następstwem tego, że patrzysz wysoko i pozwól im wynieść ciebie bardzo wysoko, jeszcze wyżej, najwyżej jak tylko się da. Tak bardzo wysoko, że wszystko to, co codzienne, co materialne, stanie się tak błahe, że nie będziesz chciał oglądać się za siebie, tylko będziesz dał się nieść tym aniołom wyżej, wyżej. Prawdziwe światło dostrzeżesz dopiero wtedy, kiedy zamkniesz oczy. Oni też to robią. Ci wszyscy genialni twórcy, oni zamykają oczy, kiedy zbliżają się tam, i ty też zamknij oczy. Zamknij oczy. A wtedy będziesz w stanie spojrzeć w głąb. A w głębi musisz je dostrzec.
Musisz znaleźć choć namiastkę tego światła, które jest w tobie, a kiedy już je dostrzeżesz, to ruszaj w jego stronę. Ruszaj do najgłębszego źródła. Czym bliżej będziesz źródła, tym będziesz stawać się młodszy. Będziesz ciekawy. Będziesz odkrywał. Nie zatrzymuj się jednak. Idź jeszcze dalej. Jeszcze głębiej. Bardzo głęboko. Tak głęboko, że w końcu wrócisz do początku. Rozumiesz, że jesteś. Jesteś. Jest w tobie źródło wielkiej kreacji, bo ty jesteś wielką kreacją. Jesteś dziełem. Masz w sobie tę światłość, która może uporządkować chaos. Masz w sobie tę moc. Zanurz się w niej i wszystko stanie się jasne. Nie zostawaj tam jednak długo. Nie musisz. Otwórz oczy i wróć na ziemię. Wróć na płyciznę, bo to też jest bardzo ważne, żeby umieć coś przekazać, żeby przekazać to dobrze, żeby to sprzedać. Żeby skupić się też na marketingu. Weź to wszystko, tą całą inspirację, to całe natchnienie, te wszystkie pomysły i spójrz na to z boku. Ubierz to w dobre ramy marketingowe, że tak powiem, w dobrą formę, ale nie zaczynaj od tego. Nie zaczynaj od tego, żeby skupiać się na marketingu, żeby skupiać się na publiczności, skupiać się na tym, jak coś sprzedać albo jak dobrze wypaść. To jest ostatni, końcowy etap, żeby pomyśleć, jak coś dobrze rozpropagować. A tak poza tym, to zainwestuj w dobry, wygodny fotel. Jeśli tworzysz na siedząco, oczywiście, bo cię pewnie dupsko będzie boleć od siedzenia. Bo po prostu czeka cię dużo pracy. Więc też wysypiaj się. To też bardzo ważne. I tyle. Masz to. Jesteś gotowy. Chwytaj to i działaj!